W dniach od 6 do 8 marca w hali Wiślańskich Olimpijczyków miał miejsce trzeci międzynarodowy turniej koszykówki dziewcząt. W rozgrywkach udział wzięły drużyny z Polski, Czech i Słowacji. Gospodarzem turnieju był zespół ISWJ Wisła. Grał Różemborg, drużyna słowacka, no i grał nasz zespół ISWJ Wisła. Kto wygrał? Wygrał Różemborg. Bardzo mocny zespół, ale myślę, że powinniśmy być dumni z naszych dziewczyn, bo bardzo ładnie zagrały. No właśnie chciałam zapytać o poziom. O poziom, bardzo wysoki poziom gry. Bardzo wysoki poziom gry. Różemborg, no to zespoły tam seniorskie grają w Eurolidze, także myślę, że jak porównamy nasze małe miasto i miasto Różemborg, no to i tak jest ogromny sukces, nie? Taki wynik, taka gra tych dziewczyn. Długo prowadziły w meczu, nie? Także trochę sił im brakło w końcówce. Jeździmy na turnieje do Ostrawy bardzo często. Bardzo wysoki też jest poziom. Czesi, Słowacy, koszykówka kobieca jest na bardzo wysokim poziomie. Gramy w Lidze Śląskiej, PZ Kocz, Liga Śląska. Dziewczyny wygrały tam wszystkie mecze, są na pierwszym miejscu. Za tydzień znowu finał jest. Zapraszamy do hali Wistebnej, bo tu hala niestety jest zajęta. I będziemy walczyć znowu o pierwsze miejsce. W zeszłym roku zdobyły Mistrzostwo Śląska, w tym roku będziemy walczyć znowu o Mistrzostwo Śląska, które u nas niektóre dziewczyny trenują 3 miesiące, niektóre 4 lata, niektóre pół roku. Myślę, że tam dziewczyny wszystkie trenują około 5 lat i poziom już mają po prostu wyższy. No. Ale ja myślę, jeśli chodzi o te kategorie, to jestem zdania po prostu, że one mają na razie się bawić koszykówką. Nie może być jakiejś tam presji, ciśnienia na wynik. Na razie to ma być zabawa. One mają w przyszłości grać w koszykówkę na wysokim poziomie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.